Opowiem Państwu o pracy Oskara Tawickiego Owoc lęku, warzywo spokoju z roku 2009. Głównym elementem pracy jest niepozorna, aczkolwiek jak na młodą roślinę, dosyć bujna fasola rosnąca na parapecie galeryjnego okna. Zasadzona została w plastikowym opakowaniu opatrzonym nazwą Tranxen. Towarzyszy jej krótki opis rośliny oraz zawieszona na ścianie ulotka dołączona do opakowania leku. Informuje, iż Tranxen to środek stosowany w przypadkach m.in. nasilonego lęku, zaburzenia snu czy drgawkach. Wegetacja fasoli możliwa jest dzięki wsparciu farmakologicznemu. To z Tranxenu czerpie ona swą siłę. By utrzymać się w pionie, musi być sztucznie wspomagane. Wykorzystane opakowanie po benzodiazepinie automatycznie nasuwa to porównanie z psychiczną kondycją człowieka. Chorzy cierpiący na zaburzenia afektywne, by właściwie funkcjonować, sztucznie tłumią paraliżujący strach. Lecznicza siła farmaceutyków jest w tym przypadku zwodnicza. W przeciwieństwie do antydepresantów, Tranxen działa niemal natychmiast, doraźnie niwelując stany lękowe. Tak jak szybko działa, tak samo szybko uzależnia, uspokaja i koi, ale z pewnością nie leczy. Praca ma wymiary 50x70 cm i jest w 10 edycjach, dzięki czemu znajduje się w kolekcji Galerii Arsenał w Białymstoku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz w rękach prywatnych kolekcjonerów. W 2012 roku kupił ją Steve McLaren, obecnie były żołnierz armii amerykańskiej, który pod wpływem dzieła porzucił swoją karierę w wojsku. Zobaczył ją tu, na tej ścianie, a raczej ruinie w dzielnicy Shakur, gdzie wcześniej Dawicki postanowił zainstalować tą pracę.